Po ostatnim materiale, w którym pojawił się Nissan Terrano pierwszej generacji, odezwali się do nas miłośnicy tych samochodów w większej ilości i zorganizowali taką pojeżdżawkę, w której mogli pokazać nam, jak te auta radzą sobie w terenie. Dzisiaj było aż 17 tych samochodów. To jest najwięcej Terrano w jednym miejscu, jak widziałem w życiu. W ogóle na rajdach u nas tych samochodów widujemy bardzo mało, a tu się okazuje, że to jest całkiem aktywna społeczność terenowa. Od 20 lat go używam. Jak go kupowałem, zawsze chciałem tego Nissana Terrano albo Toyotę. Ale Toyoty nie było takiej, jak chciałem, bo tego kanciaka chciałem starego. A trafiłem Nissana Terrano, jedynkę. No i tak się nim bawię. Silnik po kapitalnym remoncie. Świeżo myty wczoraj. Czyściutki. Był to silniczek, który padł. Założyłem nowy, który mi nie odpowiadał i zdecydowałem się na remont tego silnika. Ściągliśmy z części z Japonii przez Koreę. Trwało to 3 miesiące. Ciężko jest z częściami w Polsce do tych silników? W ogóle okazało się, że na szlifierni jest to wersja jedna z najmocniejszych tego silnika. I szlifierz dobierał do tego odpowiednie elementy. Ma dopiero przejechane 600 km przed wymianą oleju, więc na razie jest oszczędzany. A co to jest w ogóle za silnik? VG30E. Czyli 30V6. 30V6. Ile to ma mocy? Miało 248 koni. Po wymianie ma mieć więcej. Ile będę wiedział już po hamowni? Po wymianie oleju. Jak ten silnik się sprawuje ogólnie w takim Terrano? Bardzo dobrze. Na opuszczonym i na szosówkach to auto rozpędzało się do 220. Licznik ma 180 wyskalowanie. W warunkach terenowych mocy nie brakuje. Nie, tu jak widzieliście tutaj jak było, to chodziło pod górki wszędzie idealnie. Nie było tak. Gdyby nie te opony, no to można by się pobawić i zaryzykować, wejść w szranki z tymi uterenowionymi. No i co? 3 litry, ale nie ma opony, nie jedzie auto. Opona najważniejsza. Jedna z ważniejszych, no ale łącznik też ważny jest. Auto zostało odbudowane do oryginału od śrubki. Trwało to 2 lata. To trzeba mieć trochę miłości do auta, żeby tak odbudować. No, chciałem go tak... Poszedł już na złom, ale dostałem jeszcze jedno auto. I z tamtej budy, która miała być dobra, okazało się, że też należało ją całkowicie, dwóch blacharzy robiło, ja skończyłem, no i efekt jest taki, jak widać teraz. Jakieś takie spostrzeżenia pod tak długim użytkowaniu, bo mało kto jeździ terenówką jedną przez 20 lat, to jest taki dosyć ewenement. No, nie jest to tani sport, to trzeba sobie powiedzieć, co był mankamentem przy tych silnikach mocniejszych, sprzęgiełka, automatyczne, mieliły się dosyć szybko. Teraz ma założone AVM-y. No, zobaczymy jak te się spiszą. Dopiero są tydzień czasu założone. A7 zaturbiony w oryginale, wiadomo, na kołach zębatych. Silnik ten przejechany ma 400 prawie. Nie bierze oleju, można powiedzieć od wymiany do wymiany nie trzeba dolewać.
jak się wymienia co 15 tysięcy. Ile to ma mocy? Tylko 100 koni niestety, no ale jak widać radzi co. Nie potrzeba chyba więcej do niego. Wiadomo, jakby był mocniejszy to też spoko, ale... Ale przynajmniej nie trzeba do niego dokładać za wiele. Tylko wymiana oleju i... V6 są drogie w utrzymaniu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie ma części do tego. Do tego można kupić wszystko. No i tak jak mówię, on jest praktycznie bezobsługowy. Ja go mam 13 lat, 12, przepraszam. No i w zasadzie z silnikiem nie było robione nic, ani turbo, ani nic, nic innego. Także naprawdę spoko silnik. Sztywny most od K260, wahacze dolne od Y60, przespawane mocowania do ramy też od Y60, podmocowanie sprężyny i amortyzatora. Kolega mi to robił. Drążki są zrobione kierownicze z rury grubościennej, gwintowane. Końcówki są założone od Y60, bo wiadomo, Nissan Terrano ma z mchu i paproci zawias i gałki tak samo, bo w dużym Fiacie są większe niż oryginalnie w Terrano. Sprężyny są założone, były od Patrola wsadzone, ale były za miękkie i założyłem tylne z Terrano. Teraz są, bo one są dość wysokie, dość długie, także tyle. A z tyłu można powiedzieć seria. Założone są tylko podkładki pod sprężyny. Mam tak już 7 lat i tylne amortyzatory są plus 2 cale z Y60 założone. Niezależne jest zrobione, tak jak już wspomniałem wcześniej, z mchu i paproci. Jeździłem na tym praktycznie 7 lat. Co po chwilę trzeba robić drążki, gałki. Wyginają się tam, wygina się to wszystko, wyrywają się. Tak jak kolega tutaj miał nawet wahacz, może pewnie pokazać, że jest wyrwany z tworzeń, bo to po prostu jest wszystko za małe do tego. Nie? Zwłaszcza ja miałem 31 cali wcześniej. To raz, że zbieżność, co po chwilę trzeba jeździć, jak się dużo jeździ w terenie, trzeba często ustawiać zbieżność, bo to ucieka, tnie opony. Mam most założony 3 lata i z zawieszeniem nie robiłem nic, a tam można powiedzieć, co drugi wyjazd trzeba coś zrobić. Czemu pick-up? No bo to jest auto do pracy i pracuję na co dzień, tak, wozimy części, nie części, jakieś tam klamoty. No szkoda osobówki tak naprawdę niszczyć tapicerkę. No pick-up, na firmę fajna sprawa, zawsze można odliczyć sobie wacik i tak dalej, wciągnąć to w koszty. Poza tym no pick-up. Dlaczego twój pick-up ma inne wnętrze niż wszystkie Terrano jedynki? To jest wersja już poliftowa, delikatnie. I tu mamy deskę, środek bardziej to idzie już w następnego pick-upa, czyli w D22. Poprzednie wersje, starsze pick-upy mają ten sam środek co Terrano jedynka, kwadratową deskę. To jest taka przejściówka, końcówka produkcji, już 96 rok, więc jest parę różnic właśnie w środku. Najgorsza podlina z możliwych, stare 2,5 litra diesel bez turbiny nawet. Powinno mieć 90, może nawet trochę mniej, 90 koni. Bardzo brakuje? Brakuje, trzeba to trochę, no nadrabiamy reduktorem, kombinujemy rozpędem troszkę, ale brakuje na podjazdach. Generalnie, że biorąc jakieś długie górki, strome, no to tutaj gdzieś tej mocy pod szczyt zaczyna brakować. No na chwilę obecną jesteśmy na etapie poszukiwania nowego silnika 2.7 turbo diesla z Terrano jedynki bądź dwójki. Prawda jest taka, że mamy już 1.2.7 turbo diesel z Terrano jedynki, ale okazało się, że cylindry są przytarte. No jest mały problem, nie ma nadwymiarowych tłoków do dostania już do tych silników, więc szukamy dalej. Prawdopodobnie padnie na 2.7 z Terrano dwójki.
Jak to jest właśnie z tym przednim niezależnym zawieszeniem z Terano? Normalnie, jak ma być? No, jak to w pick-upie, no jest... Niektórzy mówią, że się sypie, ale jedynym słabym punktem jest tak naprawdę ten układ kierowniczy. W momencie podniesienia końcówki kierownicze mają taki kąt, że nie pracują w pełnym zakresie i się no, wywalają, tak? Szybko się wybijają. No, jeżeli zrobimy porządek z tymi końcówkami, to większych problemów nie ma. Nissan Terrano jest najlepiej wypośrodkowanym samochodem. Nie jest drogi w utrzymaniu, jest całkiem dzielny w terenie. Nie trzeba dużych modyfikacji, żeby sobie świetnie radził. Jak będziecie widzieć na materiale, są samochody mocno zmotane i są samochody, tak jak mój, który praktycznie nie ma nic. Gama silników może nie jest zbyt rozbudowana, bo w Terrano 2.4 benzyna, o którym wszyscy już wiedzą, 2.7 TDI i 3.0 TDI w dwójkach. To jest bardzo... to samo 3.0, co było w Patrolu? Nie, tam jest tylko słupek ten sam, a cały osprzęt już jest inny. Ale... mimo, że oznaczenie jest to samo. Też wybucha, czy już nie? Nie. W tym samym silniku właśnie nic się nie dzieje. Są tak samo pancerne jak 2.7. Rozrząd na zębatkach, czyli niezużywający się silnik idiotoodporny. Silnik standardowo 2,7 litra TDI, 125 koni, niecałe 280 Nm. Wystarczy jak na tą masę pojazdu. Samochód waży seryjnie tonę 800, krótkie ważą tonę 600, także na spokojnie wszystko wystarcza. A jak jest z eksploatacją tego silnika? To jest awaryjne, bezawaryjne? Ja ten samochód mam 10 lat i przez 10 lat zmieniłem tylko pompę wody w silniku. No i oleje oczywiście. A dlaczego właśnie przed diesel, a nie benzyna? Nie wiem, ja mam chyba ropę we krwi. Od samego początku mam diesle, tak się nauczyłem i bardzo lubię ten klekot po prostu. Terrano, gnije to czy nie gnije? Jak każda terenówka. Gnije od w momencie, jeżeli się nie dba o ramę. Ja sobie trochę zaniedbałem. Także jestem na etapie naprawy tego wszystkiego. Bolączki. Układ kierowniczy. Układ kierowniczy z przodu i zawieszenie przednie. Co tam jest nie tak z układem kierowniczym? Jest wykonany ze słabych materiałów. Po prostu się wyrabiają gałki i krzywią się drążki. Jak bardzo słaby? Jak to jest? To jest, że raz na miesiąc czy raz na rok trzeba wymienić? Ja go wymieniam raz na 3 lata. Ale ja też nie jeżdżę dosyć agresywnie, także... przy spokojnej jeździe można to nawet i 3-4 lata wytrzymać. Skąd pomysł na zakup Terrano? No przede wszystkim stąd, że mieliśmy ograniczony budżet. Jakby wiadomo, że przygotowywaliśmy się do naszych wypraw, bo mamy swój własnoręcznie zrobiony przez Mateusza namiot dachowy i gdzieś po jeździe po różnych bezdrożach zdjęliśmy, że okej, że terenówka to będzie właśnie to, czego nam brakuje, czyli żeby wjechać wszędzie, wjechać dalej, wjechać mocniej, nie tylko żeby tuć się po tych nudnych asfaltach. Zatem szukaliśmy terenówki do 10 tysięcy złotych. Padł pomysł na Nissana Terrano i to jest tutaj wielka zasługa Mateusza i jego researchu przede wszystkim na temat tych samochodów i zasięgnięciu języka. Teraz, żeby dostać takiego w miarę zadbanego, cywilnego, jeszcze niezmotanego, ze zdrową ramą i z niezajechanym silnikiem, to tak około 15-17 tysięcy trzeba dać. No my mieliśmy po prostu turbo farta, że kupiliśmy go za dychę. Ale faktycznie one wtedy, kiedy go kupowaliśmy od Izy i od Michała, były już droższe, więc to jakby, no nie wiem, po znajomości może nam się udało trafić. Więc mieliśmy mega farta, że za te pieniądze... Oczywiście dużo więcej już go włożyliśmy na jakieś modyfikacje, ale żeby mieć tak na dzień dobry, to tak to te 15 myślę warto mieć. Generalnie Nissan Terrano jest dla nas świetną opcją właśnie na wyprawy, na to, żeby wozić kempingowy szpej, na to, żeby...
ten teren był taki w miarę lekki, bez topienia po klamki, on sobie naprawdę świetnie daje radę. Jak się mu tutaj przyrobi kilka rzeczy, między innymi układ kierowniczy, jak do przodu da się, w ogóle da się tutaj jakąkolwiek blokadę, to ten samochód już naprawdę super sobie radzi w terenie. Ale i bez tego sobie świetnie radzi, bo my nie mamy w ogóle, mamy tylko blokadę ciemną, LSD z tyłu, z przodu mamy jedynie Anglika, przykładnie z Anglika dodaną, żeby ten układ kierowniczy jako tako trzymał się kupy. I też sobie jeździmy i też ten samochód naprawdę, ale naprawdę nas zadziwia. W sumie to chyba widzicie się w nim zakochać. Daje ci trochę jeździć, czy to takie jego oczko w głowie? Nie, daje mi jeździć, bo to tak szczerze też wam przyznam, bo to jest mój samochód, bo ja jestem właścicielem tego Nissana. Natomiast to jest nasz wspólny samochód, czyli od razu ustaliliśmy, że zarówno on, jak i ja tym samochodem jeździmy, użytkujemy go. Niestety ja się bardzo, niestety, ale ja bardzo wkręciłam się w offroad. Uwielbiam tym samochodem jeździć i raczej tutaj jest kwestia w drugą stronę, że to jest moje oczko w głowie i ja bym najchętniej tej kierownicy nie oddawała. Dlatego tutaj muszę stopować gdzieś swoje zapędy i rzeczywiście Mateusza dopuszczać do tej kierownicy. Natomiast on jest naprawdę świetnym pilotem, więc myślę, że tutaj się uzupełniamy. Ja trochę gorzej, natomiast ciągle się uczę. No, tak, ale mamy podział partnerski, równy. 50 na 50. Dobra, ale tak cały czas chwalisz ten samochód, ma jakieś wady? Tak, ma wady. Przede wszystkim znaczy nam strasznie kopci to terano. I z tego co widzimy też po innych samochodach, które są tutaj, z którymi rozmawialiśmy, terano no niestety kopcą. Jest też problem z tym konkretnym modelem, czyli 2.7 TDI, z pompą elektryczną. To znaczy wyskakują błędy, ona po prostu nie sprawdzała się w tym samochodzie, dlatego trzeba ją od razu wymienić na mechaniczną i sobie już nawet nie zaprzątać tym głowy, w ogóle wywalić elektronikę z tego samochodu, bo ona tutaj niestety no, nie jest zbyt dobra. Co dalej? No, jest troszeczkę jak dla mnie, no niby ma 120 koni mechanicznych, ale to wiadomo, ze wiekiem się traci. I powiem wam szczerze, że generalnie... A, i wycieraczki strasznie piszczą, bo okazuje się, że ta szyba jest jakaś taka dziwnie skonstruowana, że cokolwiek się tu nie da, to tak piszczy. Aha, i był głośny. Ta dwójka po pierwszym lifcie, ale przed drugim liftem jest niesamowicie głośna. Czyli komfort jazdy w tym samochodzie jest dosyć niski. Dlatego my się zdecydowaliśmy go wygłuszyć i wytłumienie w ogóle sobie w tym samochodzie po jego oczywiście wcześniejszym zatopieniu przez przypadek, zafundować sobie. I poprawiła się ta zdolność, niemniej dalej ten silnik terkocze jak stary traktor. To kiedy wkładasz most z patrola z przodu? Powiem ci tak, że jeżeli chcielibyśmy mosty z patrola, to byśmy kupili inny samochód. No ten samochód po prostu ma, do czego innego się nadaje, nie? On po prostu fajnie prowadzi się na asfalcie, jest w miarę cywilny, komfortowy, no ale ma swoje ograniczenia, no to nie oszukujmy się, to nie jest patrol. To jest jakby ta sama marka samochodu, ale wymyślona do trochę innych rzeczy. Trzeba o tym pamiętać po prostu. Dlaczego Nissan Terrano? Bo był tańszy niż Nissan Patrol. Wygodniejszy, cichszy w środku. No ale finalnie masz z przodu most Patrola. No bo finalnie w czasie użytkowania okazało się, że przednie zawieszenie i układ kierowniczy w Nissanie Terrano po prostu nie daje sobie rady w takim terenie jak sztywny most. Co jest tam nie tak z tym zawieszeniem od przodu? Drążek środkowy, spornik drążka, no i ogólnie gałki. Czyli bardziej problemy z układem kierowniczym czy tak, z zawieszeniem? Wahacze też. Górny stworzeń górnego wahacza się szybko wybija, dolne wahacze się lubią pogiąć, no i słabe przeguby, słabe płosie. Wstępnie były koła na seryjnym zawieszeniu Terrano 32 cale Insa Turbo, wzór Simexa. Po prostu no, już sama wielkość tych kół rozrywała wszystko, od przegubów po półosie i tak dalej. Później wpadł most z K260 z Hiszpana i oryginalny Simex 35 10,5
na 15 na bedlocku. I to już wtedy jeździło. Teraz są CST na tych samych felgach, co były Simexy z bedlockiem i no, teraz już czuć, że jest różnica. Technika też, ale rozmiar ma znaczenie. Jak to jest, dziewczyny? Dobrze. Szczerze, to bardziej opłaca się kupić patrola, ale jeśli ktoś chce być oryginalny i nie iść tą drogą co wszyscy, to moim zdaniem warto. Może się wyjedzie. Może się wybiegnie. A, pytasz, a wiesz. Słuchaj, napad na 4 i w razie czego mamy mechanika, wiesz. Reszta ekipy też biegnie. Miłego dnia. Wiesz co, jak dzisiaj, jak to dzisiaj wygląda, wszyscy jeżdżą, nikt się nie psuje, wszystko jest w jak najlepszym porządku, czyli klątwa telewizji nie istnieje.